Cześć, tu Piotrek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Pamiętacie, jak proponowaliśmy Wam włączenie się w naukę obywatelską? Wybraliście projekt Planet Hunters, zatem zapolujmy razem na planety pozasłoneczne. No dobrze, to jak możemy znaleźć planety, które są za daleko od nas i zbyt małe, żeby wypatrzeć je nawet przez największe ziemskie teleskopy? Poszukiwania planet pozasłonecznych będziemy prowadzili za pomocą naszej przeglądarki internetowej. Musimy do tego wejść na stronę zuniverse.org. I jesteśmy. Na platformie Zuniverse znajdziecie aż 100 różnych projektów z zakresu nauki obywatelskiej. Są one pogrupowane w zakładce Projekty według dyscypliny naukowej. Nas interesują oczywiście najbardziej badania kosmosu. Projekt, którego szukamy, nosi nazwę Planet Hunters TES. Nazwa ta nie pochodzi od niczyjego imienia. TES to skrót od Transiting Exoplanet Survey Satellite czyli satelity, który szuka dla nas planet tranzytujących. A co to właściwie jest planeta tranzytująca? Zobaczmy. Kiedy planeta krąży wokół swojej gwiazdy, może się zdarzyć, że przechodzi przed jej tarczą akurat z naszego punktu widzenia. Teleskop TES potrafi wychwycić mały spadek jasności wtedy, kiedy tarcza gwiazdy była przesłonięta przez planetę. Właśnie tego będziemy teraz szukać cieni dalekich światów. To prostsze niż się wydaje. Klikamy Classify i naszym oczom ukazuje się prosty samouczek. Ten teleskop akurat nie robi pięknych zdjęć kosmosu. On mierzy dla nas jasność gwiazd. To zobaczmy, jak ta jasność się zmienia. Jeśli zauważymy. Że w pewnym momencie, na krótko, gwiazda znacznie pociemniała. To może być kilka godzin, to może być nawet dzień, a potem wróciła do normy. To znaczy, że coś musiało ją na chwilę przesłonić. I to jest właśnie to, czego szukamy przejście odległej planety przed tarczą gwiazdę. Taka planeta może kilka razy przejść przed swoją gwiazdą, albo możemy widzieć układ, w którym krąży więcej niż jedna planeta. Możemy więc odkryć cały obcy układ planetarny. Ale nie dajmy się zwieść zmienności samych gwiazd. Zobaczcie, ta gwiazda raz jaśnieje, raz ciemnieje i ta jej zmienność nie ma nic wspólnego z krótkimi przesłonięciami przez planetę, która przechodzi na jej tle. Gwiazdy, które obserwuje teleskop TES, są bardzo różnorodne. I w naszych poszukiwaniach możemy natrafić na jeszcze dziwniejsze przypadki. Zobaczmy, co dzisiaj nam się trafi. Wygląda na to, że się nam poszczęściło. Jasność tej gwiazdy zmienia się właśnie w ten sposób, jakiego chcielibyśmy najbardziej. Są momenty, kiedy znacznie spada, a poza tym utrzymuje się na nie bardzo zmiennym poziomie. A potem znów krótkie pociemnienie i dalej ten sam poziom. Tutaj mamy akurat lukę w danych. To się czasami zdarza. Teleskop te krąży wokół Ziemi. I co 14 dni przedatuje blisko naszej planety, wtedy przesyła dane i nie obserwuje nieba, dlatego mamy takie wyrwy. Dobrze, skoro mamy tutaj tranzyty planet, no to trzeba je zaznaczyć. Klikamy lewy przycisk myszy i przytrzymując go, obejmujemy interesujący nas obszar. Jeśli coś nam wyszło nie tak, to zawsze możemy to poprawić, a lepiej będzie widać ten tranzyt, jeżeli powiększymy sobie obraz. Tu akurat wyjechał nam z pola zainteresowań, ale możemy obraz przesunąć za pomocą tego drugiego narzędzia. I zaznaczymy już to, co należy. Zobaczmy jeszcze tamte dwa przypadki wcześniej. Tak, bardzo ładne tranzyty. Tu jest jeden, a tutaj jest jeszcze jeden. O. Dobrze. I teraz, jak oddalimy sobie trochę widok, to możemy zobaczyć, że te zjawiska nie zdarzają się w przypadkowych odstępach czasu. Między tym a tym. Pierwszym a drugim, który widzimy, upłynęło tutaj trochę ponad 6 dni. Jeśli ta planeta rzeczywiście krąży wokół swojej gwiazdy i co 6 dni przechodzi przed jej tarczą, to możemy się spodziewać, że po kolejnych 6 dniach zobaczymy przejście. Tu go nie ma, ale to dlatego, że wypada akurat w tej luce, gdzie nie mamy danych. A następne sześć dni później mamy kolejny tranzyt. Wypatrzyliśmy więc jedną planetę obiegającą swoją gwiazdę. I to by było tyle. Teraz musimy tylko zapisać nasze odkrycie, klikając Done. Jeżeli chcemy porozmawiać na temat tego co właśnie widzieliśmy po angielsku na forum, klikamy Done and Talk. A jeżeli zobaczyliśmy coś czego kompletnie nie rozumiemy, możemy posłużyć się przewodnikiem. Z niego dowiemy się więcej o tym jak mogą wyglądać tranzyty planet, jak wygląda blask gwiazd kiedy patrzymy na układ podwójny zaćmieniowy. Jaka może być zmienność gwiazd w różnych przypadkach i wreszcie jakie systematyczne efekty, wprowadza sam sprzęt przez który obserwujemy gwiazdę. Mam nadzieję, że przekonałem was, że odkrywanie planet pozasłonecznych może być bardzo łatwe. I przynosi efekty. wolontariusze Planet Hunters odkryli już ponad 100 układów planetarnych. Kto wie, może następny? odkryjecie właśnie wy. Zachęcam i do zobaczenia.